XD. Może to jest mylne spostrzeżenie, ale jak ktoś powie żart, kto ma mało widzów, to Mamon się obrazi. Ale na przykład jak chłopaki z XI by po nim jebali, i w sumie to się też działo przez tam jakieś streamy, to nic nie może zrobić i nawet i tak przyjdzie i im wyliże, bo wiedzą, że mają liczby i wiedzą, że mają dużo do powiedzenia w internecie i to może nieść jakieś takie, wiesz, perturbacje. Nawet to nie jest tak, że on musi kalkulować to. To może być nawet podświadomie, że wiesz, on może sobie myśleć, podświadomie nawet, że po prostu nie chce, jakby, że boi się na przykład konsekwencji czy czegoś. Nie wiem, ja mam takie zawsze, ja miałem takie spostrzeżenie, nie? Że właśnie jak ja coś powiedziałem, to od razu był blok itp. itd. Albo ktoś tam powiedział, a jak ktoś mówił, kto miał więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o liczby zasięgi, to raczej był luz, nie? Nie, na Gucia też się obrażał. No dobra, ale na przykład jak ja ostatnio bywam dość często u Gucia. U Gucia na czacie beka z Mamona jest, okej, okay, nie średnio co 10 minut, ale jest dość często. Jakiś donate o Mamonie, jakieś emotki, Mamon sramon, cokolwiek, no nie wiem, na jakieś głupoty są u Gucia i to jest bardzo często, tak szczerze. Nawet powiedziałbym, że co 5 minut w sumie. Odwołuję w sumie, że mówiłem, że nie co 5 minut. Co 5 minut to się dzieje. I wiesz co chodzi? Jakby takie coś się działo na przykład na jakimś innym streamie, to wydaje mi się, że byłaby spina. A inaczej ja nie wiem, jakie oni teraz mają relacje. To może też tak nie powinienem pierdolić, ale generalnie wiesz co chodzi? Skala jest inna, zależnie od tego. Gucia mówi, że to nieśmieszne, no ale to wiesz, no to mówienie, że coś jest nieśmieszne, to jest tak naprawdę jeden chuj, bo jeżeli pozwalasz na takie rzeczy, to jest whatever. Sypią się donaty, nie reagujesz i wyjebane, nie? Nie, i Mamon nie tyle co jest łasy na widzów, ale wydaje mi się, że Mamon, no tak jak ja też uważam, że jestem taką osobą, lubię atencję i myślę, że Kamil też lubi atencję. I tam, gdzie tej atencji może być więcej, ale zresztą to whatever. Ja mówię, ja prywatnie uważam, że Mamon jest mega w porządku. W sensie, jak go spotkałem na żywo, fajnie, spędziliśmy fajny wieczór. Myślę, że mógłbym się z nim nawet zakumplować na żywo. Po prostu w internecie czasami jest odklejka i tyle. What? Widziałeś, co oni zrobili? Widziałeś, co ta Syndra zrobiła? Jak ona się wyjebała? Przecież największy problem jest taki, że w internecie nie da się zmienić ludzi. Jak wejdzie ziomek o niku Gimbaza 15 i powie, że 6 klas, czy tam nie wiem ile jest teraz klas podstawowych, 8 klas jest lepszy niż gimnazjum, to nawet jak mu wytłumaczysz, albo nie wiem, no postarasz się wytłumaczyć jakąś wartość, to on cię osra. On napisze na końcu albo N-worda zajebie, albo napisze ty kurwo spierdalaj, skończyłeś się, bo ludzie mają w internecie wyjebane. Są młode osoby, które przychodzą pochillować, mają w piździe, mają jakieś idoli, ale generalnie to są osoby, które no nie mają jakiejś swojej opinii. Raczej chcą wykreować opinię, dlatego wchodzą na jakieś streamy też, żeby wiedzieć, co myśleć na przykład, itp. itd. Ale niektórych ludzi to po prostu, no nie wiem, no na przykład... Ej, nacierają! Z racji tego, że z Mamona w internecie jest ogólnie beka, że jak zapytasz się jakiejś osoby losowej, co sądzisz o Mamonie, to powie, no beka z Mamona, to nawet jak Mamon powiedział coś mądrego, to on często na swoim streamie będzie miał reakcję XD. Mimo tego, że... To totalnie nieprawda, że często Mamon może powiedzieć prawdę, ale i tak ludzie napiszą XD. Tylko dlatego, żeby wkurwić Mamona, tylko dlatego, że mają taką, a nie inną opinię, nie? Tak samo ta sytuacja w restauracji. Co ten ziomek zrobił? Ja uważam, że on jest giga zjebem ogólnie. I no, to co on tam odpierdolił, to w ogóle jest jakaś abstrakcja. Ale nie oszukujmy się, że gdyby to się stało na Twitchu, na niektórych kanałach, co by się wydarzyło? Na niektórych kanałach pierwsza reakcja czatu byłaby Giga Chat Sigma. No tak czy nie? No wydaje mi się, że byłaby taka kurwa reakcja. W ogóle właśnie, ziomek napisał o Paryżu. Wracam w piątek do Paryża, a tam stary podobno samochody podpalają, bo jakiś policjant zabił 17-latka czy tam 18-latka, który miał jakieś powiązania z gangiem, słyszałem? Ale nie wiem, czy to akurat prawda. Coś, że podobno za nic go zabił generalnie policjant. Że jakby nie miał jakby jakiś podstaw. Ziomki normalnie palą wszystko praktycznie. Niektóre ulice normalnie auta lecą jak wiór.
To ja robię. Dobra, ja stąd spierdalam, bo odjebałem taką chujnię, że serio. O, fajnie, wywalił się. Co? Jest kurwa? What the fuck? Pojebało kogoś? Nice. Zajebista walka. Super. Nice. Dobrze, co? To jest bardzo dobre. Każda walka tutaj jest dobra. Po prostu ziomki nie mają flesza na Sorace, a tego smoka Kajsa weźmie. Weźmie go? Nie gadaj. Ja pierdolę! Wyjebałem się. Niezłe kole. XD. Ty kurwo jebana. Na Rek'Sai. XD, DDDD. Ale Delort jest dobrym trenerem. Czemu wy piszecie tak, jakby Delort był chujowym trenerem? Delort jest serio dobrym trenerem. Nieprawda, nie mówcie tak, że Delort jest słaby, bo jemu jest smutno. Problem jest taki, że Delort nie jest takim trenerem, jakim wy może chcielibyście, żeby on był. On jest takim trenerem, wiesz co chodzi? Taki do rozmowy i do rozwiązywania problemów. No nie słup, właśnie nie słup. Nie słup, ale nie tak jak... No ale nie jest... No nie ma takich umiejętności, jak wy myślicie. O! O ja pierdolę, prawie. Ale Reese. XD. Się obsrał, co? Co ty piszesz? Największa beka jest Delorta, gość dostał fuchę po znajomości, po pijako znajomego szwagra. To jest akurat fakt autentyczny, z racji, że nie umiał, no to będziesz trener reprezentacji BDS w LoLa? Chuj, że to przed Jankosem znało go, w ogóle 14 osób w Polsce. Łatwa fucha i nikt ci nie wypomni, bo nikt się nie zna. Co ty gadasz w ogóle? Ja nie umiem czytać.